Państwa powitać na 6. edycji projektu OKO. Projekt OKO to akronim od słów Ostrava Katowice Opava. Dneska bych vás rád tady přivítal na 6. edycji projektu OKO, což je zkrátka od Opava Katowice Ostrava. A te trzy miasta łączymy na zasadzie nie politycznej, nie społecznej, ale na płaszczyźnie kulturalnej. A ty tři města chceme spojit, ale ne politicky, ale na té kulturální úrovni. Bo ta kultura jest nam niezwykle, niezwykle potrzebna i każdego dnia obcując z nią, wzbogacamy siebie i całe środowisko dookoła. Protože tu kulturu zrovna moc potřebujeme a když s ní každodenně přebýváme, tak ubohacujeme nejen sebe, ale i to okolí. To było moje krótkie słowo z Katowic, ponieważ ja reprezentuję Związek Polskich Artystów Fotografików w Katowicach. To był mój krótki uwód z Katowic, ponieważ jestem zastępcą Polskiego Združenia Fotografów z Katowic prawie. A nazywam się Arkadiusz Ławrywianiec, proste, krótkie nazwisko. Menuję się Arkadiusz Ławrywianiec, takie bardzo krótkie a przyjemne przyjmienie. Ale nie byłoby tego wernisażu, gdyby jednak nie ta warstwa polityczna, która zapewnia nam budynek, która zapewnia to, że możemy funkcjonować, egzystować. I chciałbym bardzo serdecznie powitać ze strony Ostrawy pana starostę, pana Petra Weselkę. Także chcielibyśmy dneska przywitać samozřejmě tady pana starostu Petra Weselku, protože bez té pomoci právě bychom tady nemohli být a tu vernisaž dneska bychom nemohli pořádat. Já moc děkuji, jestli dovolíte pár slov. Pro mě starý nemusíku paráda, jsem ještě z generace, která velmi dobře rozumí polsky. Jeżeli państwo pozwolą parę słów tylko takiego wstępu, dla mnie nie trzeba tłumaczyć, ponieważ jestem tutaj z tego pokolenia, które jeszcze rozumie bardzo dobrze język polski. No czytał Lucjan Szalański, jeśli w telewizji, no. Dobra, není to o mnie, ja jsem vás jenom přišel pozdravit. Jsem rád, že mnozí z vás možná jste poprvé v tomto krásném prostředí naší radnice, takže určitě, že tato místnost si zaslouží takovou výstavu, jaká je tady dneska. Takže bardzo krótko chtěl bych tylko Państwa přivítat v našich bardzo tutaj pěkných, v našem foyer, našej radnici i napravdě ten místo zaslouží sobě vlastně místo na výstavě. Jsem moc rád a jsem opravdu pocten tím, že tady ta výstava dorazila tady k nám, ale jak říkal pan kurátor, je to o té politické nějaké moci nebo něčem, ale za každým tím je práce. Já bych chtěl moc poděkovat mojí vedoucí, tam je schovaná Míšačka, ta tleská. Wspomniał, za tymi politycznymi, że tak powiem, układami zawsze jest dużo pracy, także chciałem bardzo podziękować mojej tutaj współpracowniczce, która przygotowała tą wystawę. Także dziękuję wam się. Dziękuję wszystkim, dziękuję wszystkim. Ze strony Opawy jest z nami pan doktor Zdeněk Sładowski. Przepraszam. Dámy a pánové, já vás srdečně vítám jménem magistrátu Zdravého města Ostravy. Jsem rád, že tato akce, která má ještě celkem velikou tradici, se podaří uskutečnit i letos. Já państwo tutaj serdecznie witam z imienia miasta Ostrawy, statutowego miasta Ostrawy. Cieszę się, że tą akcję, która ma już długoletnią tradycję, udało nam się w tym roku zorganizować. A samozřejmě i já z začátku, abych na to nezapomněl, bych chtěl poděkovat jak tedy městskému obvodu, který nám umožnil, aby tato výstava se dokonala. I na samém počátku chtěl bych bardzo poděkovat části města Ostravy, Moravské Ostravě za to, že mohli jsme vlastně tutaj tu výstavu připravit. Děkujeme také kurátorovi výstavy a polským umělcům, kteří tato výstava
tym ziemi Biała. I oczywiście dziękujemy bardzo panu kuratorowi i wszystkim polskim artystom, bez których ta wystawa nie byłaby możliwa. A wielki dziękuję patrzy i moim koleginie ze zaręcznej obywatelce, bez której by to takie myślała. I też bardzo dziękuję mojej koleżance z naszego działu międzynarodowego, pani Hani, która, dzięki której też by się to nie mogło dziać. Że za każdym klapem stoi Libor na ziemi. Czyli w wspaniała kobieta. Posłuszne łódki, tak to tak mówię. A mężczyźni, kiedy słuchają, to wszystko dobrze działa. Dziękujemy takie Centrum Kultury a Wzdělávání, które momentalnie pobudzuje tutaj miejscowość. Bardzo też dziękujemy Centrum Kultury i Edukacji, które jest gospodarzem tego miejsca. A wierzymy, jak mówił pan starosta, podobnie jak co tutaj będzie więcej. I wierzymy, tak jak już mówił pan starosta, że będziemy mieć mogli tutaj więcej takich imprez. A protože zatím ještě, kromě pana kurátora, nebyl nikdo za polskou stranu, tak poděkujeme ještě katolickým. Takže ponieważ oprócz pana kurátora nie mówił jeszcze nikt ze strony polskiej, więc poprosimy katolicy. Takže já vám všichni krásný zážitek a hezké odpoledne. Wszystkim życzę pięknych przeżyć i miłego wieczoru. Ponieważ jest projekt Ostrawa Katowice Opawa, więc czas właśnie na Katowice. Chciałem powitać pana Adama Łęckiego z Urzędu Miasta, z Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice i też o kilka słów poprosić. Także jakoś to jak zmienił jest akcja trzech miast, także i za Katowice tutaj proszę pana Adama, Dziękuję bardzo również miasta Katowice za zaproszenie, by przyjechać do Ostrawy, która nas zawsze inspiruje. Projekt, który od początku przychodził pan Arkadiusz ze współpracą artystów z Opawy, z Ostrawy, jest jednym z wiodących, który buduje relacje. Tutaj. Także ja za Katowice moc dziękuję za pozwanie, starannie jeździmy do Ostrawy, Ostrawia wszystkich pro nas taką inspirację a i ten projekt, który tady już trwa a spojuje wraz z najlepsze miasta, jest pro nas taką inspiracją a motywacją do dalszych. Wiem, że w przyszłym roku projekt odbędzie się w Katowicach. Już nie możemy się doczekać, mam nadzieję, że artyści i wszyscy, którzy są zaangażowani, którzy jadą do Katowic. Naprawdę bardzo się, osobiście bardzo się cieszę, że jest to już szósta edycja. No i cóż, za chwilę będziemy podziwiać znakomitych artystów, tę sztukę, która jest nam bardzo potrzebna, a szczególnie w obecnych czasach, które są bardzo trudne. Także no, mogę jeszcze raz tylko wszystkim podziękować, którzy przyczynili się do kolejnej edycji tego projektu. Tak jeszcze jedną chcę wyjaśnić mój wdzięk wszystkim, którzy się podzielili na pracę, na przyprawie tego projektu, a już mocno się cieszymy osobnie na przyszły rok, przyszłe edycje będą w Katowicy, także już się cieszymy, że będziemy tam witać tu do wystawy, a dziękujemy wszystkim, którzy się uczestniczyli na pracę, a wszystkim umielcom, jesteśmy radzi, że nam umienie przynosi, a to umienie teczka obzwła w tych ciężkich, a na jednoduchych czasach oprawdy moc potrzebujemy. Dziękuję bardzo. Pan Adam Łęcki reprezentuje ten urząd miasta, który nas zawsze wspiera finansowo, gdziekolwiek byśmy też mieli. Czy to jesteśmy w Katowicach, czy w Ostrawie? Więc bardzo dziękuję za to wsparcie. Pan Adam jest tutaj za miasto Katowice, które wszystkie, a wiernie nas finansowo podporuje w różnych projektach, nie tylko w tej, ale i dalszych. Ale w tej edycji, jak i w poprzedniej, która była 3 lata temu, mieliśmy też wsparcie z Urzędu Miasta w Ostrawie, bo i udostępnienie tej przestrzeni, i ten catering, który na nas tam czeka, to bardzo też dziękuję za to wsparcie. Także nie dziękuję jenom miastu Katowice za tą finansową podporę, ale takiej moc wielkie dziki za wszystkie tady przyprawy, wszystkie catering a wszystko, co nam tady przyprawiło a jakim sposobem nas podporzyło miasto Ostrawa.
I bardzo chciałbym podziękować pani Marceli Chęcikowej, dyrektorce tego Centrum Kultury, że nas tutaj puściła. Moc bych chciał podziękować pani Marceli Chęcikowej, że nas tutaj właśnie przywitała, a powiela nam pani wyjdę, przyprawiła to. I szczególnie wielkie podziękowania dla pani Hany Skurowej, która sobie tam tak delikatnie schowała się. A oprawdu obzwłaszcz podziękowanie pani Hany Skurową, która się tam sobie schowała. A która mi udziela przy każdej edycji wielkiej pomocy i dzięki niej mogę to wszystko zorganizować i złączyć te wszystkie nici, które ale są potrzebne. Ale oprawdu pani Hana jest niezastąpitelna w pomocy, a przy każdej edycji mi moc a moc pomaga, a pomaga wszystkie te elementy swoje do gromady, a aby to wszystko próbuję sprawnie. Brawo, bardzo. Pani Hana Skurowa jest zawsze taką bardzo cichą osobą schowaną, ale naprawdę wykonuje wielką pracę, jak i wszystkie inne osoby. Pani Hana jest taka cicha, jemna, a skromna osoba schowana, ale dziela naprawdę obrowską pracę. I jako samozrejmie wszyscy ostatni za coś moc dziękuję. W każdej edycji mamy też muzyków ze strony polskiej i czeskiej. Może tu już nie z trzech miast, ale dzisiaj mamy z Katowic trio Zając w składzie Paweł Zając, Oliwia Zając i Tymoteusz Zając. Nie każdym rokiem to jest za trzy miasta, ale ten rok mamy tady trio Zając z Katowic. A tutaj mamy kwartet, bo to się przedstawimy, bo się nie ma tych informacji. Kwartet Just Prince. Just Prince pod dowództwem Jerzego Nedury. Do sprawy. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że mamy szóstą edycję tego naszego projektu, a cyfra 6 jest symbolem równowagi, stabilności, ochrony, sumienności, sprawiedliwości, ciekawości, a także ciszy, spokoju, łaski i łagodności. Tak, także mamy dzisiaj szóstą edycję, a szóstka jest symbolem równowagi. Tak, także dyskałamy szóstą edycję, a szóstka jest symbolem równowagi, stability, ochrony, sprawiedliwości, zwiedawości, a taki klidu, laski, jemności a milości. Także myślę, że te wszystkie symbole bardzo dobrze wróżą tej edycji. A myślę, że wszystkie te symbole mają dobry wyznam do naszej edycji. W Biblii szóstka oznacza niepełność, ponieważ jak podaje Biblia, Bóg przez 6 dni tworzył wszystko, ziemię, ludzi, 7 dnia odpoczął, ale my 7 dnia nie odpoczniemy, my 7 edycję zrobimy za rok w Katowicach. Także podle Biblii za szóstka jest czysłem takowej niedokonalości, niepełności, protože jak wiemy, Bóg stworzył świat przez 6 dni, ale my będziemy pokraczować, a będziemy mieć 7 edycję. Na którą już dzisiaj zapraszamy. Na którą już dneska was wszystkich zwemy. No i teraz ci, którzy, bez których by nie było tej wystawy. Także teďka osoby, bez których by ta wernisaż, a wystawa nie była możliwa. A mamy ze sobą dzisiaj z Katowic Beatę Mędrek. Także pani Beata Mędrek z Katowic. Beata Mędrek jest także członkiem SPAP-u. Jej fotografię możecie państwo znaleźć tam, na tej finalnej ścianie. Pani Beata jest členem Združenia Fotografów. Jej pracę znajdę tam na te zamieszczenie, w zadu. Tytuł jej zestawu to jest kokony. Tytuł są kukli. Opady miała być z nami pani Jitka Szkarowidowa. Jej obrazy są tutaj, to jest ta szary zestaw. Z opawy mieliśmy mieć panią Jitkę Szkarowidową. Opawy miała pani Jitka Szkarowidowa, a tutaj to są jej prace, jej obrazy na fotostronie. Ale jak pani Jitka powiedziała, ona ma 2 wernisaże w roku i teraz akurat wypadło tak, że dzisiaj ma obydwa, a drugi ma wystawy indywidualne. Także zrobna dneska sobie tak zeszło, że miała pani Jitka 2 wernisaże dneska, także dneska ta nie znamy na ciebie. No i Ostrawę reprezentuje zapewne wszystkim państwu znany Milan Fiala. A za Ostrawę się... Jest znany prawie jako rodzina. To jak już rodzina. Zapraszamy. Bliżej oczywiście
Milan Fiata przygotował tą całą ścianę z obrazami, które są za Państwem izbą. Także tamta cela siastka to są obrazy pana Fiata. I teraz bardzo proszę, Beatę Wendrek o kilka słów o jej zestawie. Także prosiłbym umielce o parę słów na temat jej dzieł. Ja chciałam z Państwem bardzo serdecznie Państwa powitać. Jest mi bardzo miło być tutaj. Bardzo chciałam podziękować za tę gościnę. Bardzo chciałam podziękować z tego miejsca Kolegowi Niemcowi, który jest dobrym duchem tego wszystkiego. I tak jak powiedzieliśmy, że za każdym mężczyzną stoi kobieta, tym razem za każdym mężczyzną, za każdą kobietą stoi mężczyzna. Bez niego by mnie tutaj nie było. Ja Wam dziękuję za przeczytanie tego żubit, dziękuję za pozwanie, a jak są się dneska bawili, że za każdym mężem jest jakaś bezdomna żena, tak u mnie to jest na opak. Za mną stoi tady pan Arek, który jest dobrym duchem celego tego projektu a nebyl u niego, tak nie jestem tady ani ja, takže moc dziękuję. Moja wystawa, jak pan wiedział, nazywa się Kokony. To są takie prace, które mówią troszkę o rzeczywistości, a trochę o tym, co w nas w środku. Bo te kokony, które są na zewnątrz skał, budynków, to takie trochę nasze kokony, które my bardzo często się owijamy po to, żeby schować coś, co jest najcenniejsze w środku w nas. Takže moja wystawa, ty moje kukly, je trošku o té realitě a trošku o tom schovávání se vlastně a o tom, že vlastně ty nejcennější, nejvnitřnější pro nás věci často rádi si pro sebe uschovávat. Vlastně věci nechtěla bych mluvit, jestli Państwo někdo chtěl o tom porozmawiać, to oczywiście bardzo chętnie porozmawiam. Jeszcze tylko jedna rzecz bardzo mnie cieszy, że fotografia tutaj dzisiaj jest pomiędzy malarstwem, bo to jest piękny dowód na to, że obrazy potrafią, mogą się przenikać i różne dziedziny sztuki mogą ze sobą rozmawiać w dźwiękach muzyki, która też jest piękna na to budowie. Tak z mojej strony to jest wszystko. Samozřejmě, gdybych ktokolwiek rád si ze mną popovídal, tak budu rada. Jenom jsem ještě chtěla říct, doplnit, že jsem moc ráda, že ty moje fotografie jsou mezi krásnými obrázy a to jenom ukazuje, že tyto dvě různé kategorie se doplňují stejně tak jak ta hudba, která doplňuje ten celek toho umění. Děkuji. Teraz poproszę Milana Fiala po prostu po czesku. Ale pani jeszcze robi takie prace, to się chyba do was przyklopieni. Także jeszcze będę miała podobno pracę, bo będzie jakaś niespodzianka. Byście wiedzieli, to jest moja żona. To jest moja żona. A ona już tak krasny dzi, to są od tych obrazów przyjdą, że ona ma... A to jest to mówi o tych obrazów. Tyle wie o tych obrazach, że Państwo opowiadają. Także to jest ta niespodzianka, która nie była uzgodniona. Tak, ona pracuje w Muzeum w Katowicy, to ona bardzo dobrze. Także żona pracuje w Muzeum w Katowicach, także naprawdę bardzo, bardzo dobrze potrafi mówić. No, teraz jesteś do mnie. Także to jest przekłamanie. Powiem tak, ten cykl obrazów jest specjalnie zaaranżowany na tę wystawę. Jest zrobiony dobór ze względu na to, że część obrazów jest już jakby wcześniejszych. Ale są to akurat fragmenty, można powiedzieć, cykli, które są całością. Także co se týče wybieru tychto obrazů, je to cílený wybier z různých jakoby serii, z různých kolekcí, které stanoví vlastně jakoby zvlášť jakoby celky, ale jsou cíleně vybrány na tuto právě akci. Dlatego jest, przypomnę, że jest tutaj cykl, już wiem, że tutaj jest też osoba, która, z którą żeśmy się zapoznali i łączy nas twórczość Marka Grabuty, polskiego twórcy i okazuje się bardzo kochanego również tutaj przez Państwa.
Dla tych, którzy może mniej znają, to warto posłuchać. Tu są dwa obrazy z 10 obrazów. To jest Korowód i Wiosna Aktoty. To są takie obrazy 80x80. Formatem przypominające płytę gramofonową, znaczy się opakowanie płyty gramofonowej, stąd ten format, czyli kwadrat. I tu są dwa obrazy. Także Marek Rekuta je polski umielec, a te dwa obrazy są inspirowane jego dwiema skladbami. Są w rozmiaru 80x80, což ma jakby przypodobnie troszkę tą gramofonową desku, ten rozmiar. Druga część obrazów to jest, pochodzą obrazy z 12 miesięcy, czyli z cyklu rok. I zaczynamy akurat tutaj listopadem, czyli właśnie tym miesiącem, który mamy w tej chwili, czyli po prostu zaczynamy właśnie od listopada. No pojawia się tam też nadzieja, czyli coś, co będzie nam zasiewało przyszły rok, czyli właśnie jest marzec, czyli w momencie, kiedy są chłodozmiany. No jest to piękna kobieta, czyli kwiecień. No i kończymy tą wystawę właściwie takim obrazem, który jest wrześniem, ale bardzo koresponduje, to już pan kurator sobie, że tak powiem, wybrał i rzeczywiście bardzo dokładnie wybrał, że ma korespondować właśnie z innymi fotografiami pani Beaty. Stąd mamy takie przejście do zmalarstwa do Wiktora. Także pak dodam, że mamy 4 obrazy z kolekcji miesiące, cały rok. Także zaczynamy tutaj obrazem listopad, coś mamy teďka. Pak mamy jeszcze březen, květen a kończy to posledním obrazem rádem, což je září. A zase tady pan kurátor cíleně vybral, protože má vlastně navazovat na další fotografie paní Beaty, krásně to tak jakoby prohází. Že všichni ty zbytek těch obrazů jsou vlastně obrazy z tohoto roku. Aha, a rešta těch obrazů to jsou všechno obrazy z tého roku. Nebo v prvním měsíci jsem měl výstavu v muzeu v Ostravském tady a tomu byly obrazy a potom těch dalších výstavám, které byly. Takže to, część obrazů je z výstavy tady v styčniu, která odbyla se v Ostravském muzeu a później też parę obrazów z kolejnych wystaw w tym roku. I może powiem tak, jest też pogrupowane i tutaj mamy obrazy, no jest obraz całkowicie na tę wystawę jeden, jedyny, który powstał dosłownie na tą, to akurat tutaj pani jest w tym obrazie, to jest właśnie ten obraz, Kraina. Można powiedzieć, że pogrupowane są też na temat Ostrawy, bo chodziło o to, żeby jednak uhonorować miasto, w którym Milan mieszka, żyje. Więc są takie, no, jego osobiste odczucia dotyczące Ostrawy, na przykład jest tam Wesoła Ostrawa, jest tramwaj, jest również, dalej jest oczekiwanie, czyli niepewność, czyli też taki fragment kopalni, czyli kiedy Ostrawa była miastem przemysłowym. Stąd pogrupowane są jakby w kierunku miasta. No, ja to też tak. I další součástí této výstavy jsou obrázy o tématu Ostrava, protože pan Fiala je to jeho město, takže jsou to nějaké jeho pocity, nějaké jeho dojmy z toho města. Je tam veselá Ostrava, je tam smutná Ostrava, něco z minulosti, takže ty jsou taky zakomponované do celé té Ostravy a je to taky taková úcta tady umělce k tomu městu, které žije a které taky zorganizovalo to výstavu. Já bych řekl, ten obraz, jako Veselá Ostrava, to je podle fotky z roku 1906. Takže tam máš dům, tam ještě není, schválně, protože tam je teď náš dům. Aha, takže obraz například Veselá Ostrava, to jest według zdjęcia z roku 1905, na którym jeszcze nie ma naszego domu, w którym dzisiaj mieszkamy, ale dzisiaj w tym miejscu jest dom, w którym my mieszkamy. Te trzy twarze, to jestem ja ze swoimi synkami, w momencie, gdy ja wybrał synom dom. A tam te trzy twarze, to jestem ja ze synami,
w momencie, kiedy Jagr dał gola w meczu z Finlandią. Bardzo dziękuję za to rodzinne przedstawienie twórczości. Dziękuję za to rodzinne przedstawienie. I zapraszam Państwa do indywidualnych rozmów, zwiedzania i na poczęstunek. A moc Was wszystkich zwu na Kroglitku, przypadnie indywidualne pomowory, a samozrejmie obczerstwień. A za rok do Katowic. A przyszły rok sobie idziemy w Katowicach. Dziękuję bardzo.